Dawid, już w środę pierwsze spotkanie z Olimpią Elbląg. Jak przebiegł ten etap przygotowań do tego spotkania? No, przygotowaliśmy się do tego wznowienia rozgrywek. Myślę, że przepracowaliśmy dobrze ten okres. Chłopaki dali z siebie maksimum na treningach, tak samo ja. I bardzo czekamy na wznowienie i mam nadzieję, że zostaną 3 punkty w Stalowej. Powiedz nam jako kapitan drużyny, jaka atmosfera w drużynie przed tym pierwszym spotkaniem? Oczywiście nastroje są bojowe. Chcemy udowodnić swoją wartość na boisku i oczywiście zdobyć 3 punkty. Wracając do atmosfery, to tutaj się nic nie zmieniło. Panuje bardzo dobra atmosfera w drużynie. Czy w środę o 19 Dawid Pieczkiewicz utrzyma zerowe konto w tym spotkaniu? No, bardzo bym chciał po raz trzeci zagrać na zero z tyłu. Z chłopakami rozmawiamy dużo na ten temat, żeby przede wszystkim nie stracić bramki, a zawsze coś z przodu strzeli i mam nadzieję, że w końcu rozwiążemy worek z bramkami i że wygramy zdecydowanie z Olimpią. Olimpia tutaj przyjedzie zrewanżować się nam za porażkę, którą ponieśli u siebie ze Stalą Stalowoda 1-0. Przypomnę, Michał Ficiukiewicz wtedy strzelił bramkę z rzutu karnego, także na pewno przyjadą tutaj walczyć o te 3 punkty. No, na pewno czeka nas ogólnie ciężki mecz, bo Olimpia potrafi grać w piłkę. Przed tą pandemią było wyraźnie widać, że są w formie, w gazie. Myślę, że teraz każda z drużyn, która wybiegnie na boisko, tak do końca nie będzie wiedziała, w jakiej jest formie, bo wiadomo, nie mogliśmy rozgrywać sparingów. Będą chcieli się nam zrewanżować, ale nasze zadanie jest proste, zdobyć 3 punkty, żeby po prostu wygrać i wszystko zostało na hutniczej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.